Dobry wieczór, Inga Marciniak, zapraszam na prognozę pogody. Przyczyna nie znajduje się tysiące kilometrów od naszych domów w północnej Afryce, lecz znacznie bliżej, bo zaledwie kilka lub kilkadziesiąt metrów od nas to sosna, która corocznie intensywnie pyli między połową maja a połową czerwca. Wystarczy tak naprawdę chwila słonecznej, suchej i mało wietrznej pogody, aby żółto-zielony pyłek zgromadził się w kwiatostanach sosny i nie był uwalniany przez wiatr. Tak więc to nie pył znad Sahary. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Deszcz był potrzebny, zmył pyłki, alergicy poczuli się lepiej, roślinność ożyła. Aktualnie znajdujemy się w układzie wysokiego ciśnienia i dzięki temu na niedzielę zapowiada się dużo słońca. Sprawdźmy. Noc przed nami zapowiada się spokojna, bez opadów, z niewielkim zachmurzeniem. Od 9 stopni w Suwałkach i w okolicach Zatoki Gdańskiej po 14 między innymi w Krakowie. Również w regionie tej nocy odpoczywamy od opadów. Na barometrach 1018 hektopaskali, wiatr zmienny słaby, a na termometrach od 11 do 12 stopni. Na północy, na zachodzie i w centrum piękna, wyżowa pogoda w ciągu dnia. Najwyższa wartość temperatury, jaką zobaczymy, to 25 stopni i przewidywana jest w centrum oraz na południowym zachodzie. W pozostałych regionach niewiele chłodniej, bo 22-24 stopnie. W województwie łódzkim ciepło, słonecznie, a na niebie błękit. Podczas kąpieli słonecznych ta temperatura odczuwalna będzie oczywiście nieco wyższa. Warunki biometeo korzystne, ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskale i dalej rośnie, a na termometrach od 24 do 25 stopni. A w kolejnych dniach dalej będziemy rozpieszczani wysoką temperaturą i słoneczną aurą. Jedynie we wtorek na niebie pojawi się trochę więcej chmur, ale na termometrach proszę zobaczyć 25-26 stopni. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i oczywiście do zobaczenia w kolejnych prognozach.